witajcie w Onkoporadniku Fundacji Iskierka. Tematem tego odcinka będzie jedzeniowa niemoc, czyli zastanowię się w nim w ogóle, dlaczego jedzenie i żywienie jest tematem psychologicznym. Drugą kwestią, o której będę mówić, to o tym, jakie mogą być trudności jakby w trakcie leczenia onkologicznego, czyli dlaczego na przykład dziecko odmawia jedzenia, dlaczego nie chce jeść, albo reaguje silnymi emocjami wtedy, kiedy ma coś zjeść w ogóle, czy kiedy oczekujemy, że zje posiłek. A trzecią kwestią, o której będę mówić, to w jaki sposób jakby wpływać na kształtowanie zdrowych nawyków, czyli w jaki sposób wpływać na zaangażowanie i motywację do zmiany niektórych nawyków żywieniowych w kierunku takich, które są pożądane w leczeniu onkologicznym. Będę mieć w tym odcinku, podobnie jak w innych, bardzo ważnego gościa. Będzie nim Kasia, która oprócz tego, że jest doświadczoną onkomamą, czyli razem z córką przechodziła przez jej leczenie onkologiczne. Natomiast oprócz tego, jakby po leczeniu, została również dietetykiem, który specjalizuje się w żywieniu onkologicznym dzieci i jest autorką wydanych przez Iskierkę książek z różnymi poradami żywieniowymi i z przepisami dedykowanymi dzieciom z chorobą nowotworową pod tytułem Jedzonko. Czemu jedzenie jest tematem psychologicznym? No, z bardzo prostego powodu, ponieważ jeśli myślimy o jedzeniu, no to już pojawiają nam się określone emocje, czyli obojętnie, czy to są przyjemne doświadczenia, czy mniej przyjemne doświadczenia, to każdy z nas o jedzeniu coś myśli, każdy z nas jakoś względem jedzenia się czuje, tak? Albo mamy jakieś ulubione nawyki związane z jedzeniem, albo ulubione smaki, albo wręcz przeciwnie, na przykład doświadczamy raczej nieprzyjemnych doznań takich emocjonalnych. I też w związku z tym każdy z nas ma pewne zachowania względem jedzenia. Nawet to, w jaki sposób jemy, czy jemy przy telewizorze, czy nie wiem, czytając, czy po prostu w skupieniu z jakąś uważnością, to są też pewne zachowania, które budują nasze nawyki względem jedzenia. I w związku z tym, jeśli myślimy o różnych trudnościach, które mogą się pojawiać w obszarze jedzenia u dzieci w trakcie leczenia onkologicznego, a moje doświadczenia są takie, że jest ich całkiem sporo, no to będziemy się przyglądać wszystkim tym obszarom, czyli temu, co dziecko myśli o jedzeniu, co dziecko czuje względem jakby jedzenia, co mu się pojawia w emocjach, jak się zachowuje, czyli jakie nawyki być może już występowały przed leczeniem albo powstały w następstwie różnych doświadczeń i wymagają jakiejś zmiany, jakiejś modyfikacji. Jeśli zauważamy jakieś trudności w obszarze jedzenia u dziecka, warto sobie najpierw zadać takie pytanie, jakie mogą być tego przyczyny, czyli w zasadzie z jakiego powodu dziecko albo nie chce jeść, tak, albo odmawia, albo reaguje silnymi emocjami na myśl albo na nasze polecenie czy prośbę, żeby coś zjadło. Jedną z takich bardzo często spotykanych przyczyn jest tak zwana awersja w ogóle do jedzenia, która powstała w wyniku skutków ubocznych związanych z leczeniem, czyli dziecko na przykład w wyniku chemioterapii bardzo często wymiotuje albo ma uszkodzoną śluzówkę jamy ustnej czy przełyku i w związku z tym za każdym razem, kiedy próbuje coś zjeść, doświadcza bardzo silnego bólu. I jeśli to trwa krótko, czyli nie wiem, parę dni, tydzień, dwa, to często jest tak, że te reakcje po prostu mijają samoistnie. Natomiast jeśli to jest w dłuższej perspektywie, czyli trwa, nie wiem, 2, 3, 4 tygodnie, mózg dziecka może się wyuczyć tego, że to jedzenie jest w jakiś sposób dla niego zagrażające. I czasami się zdarza, że dziecko reaguje na przykład odruchem wymiotnym albo wymiotami, nawet jeśli nie przyjmuje chemioterapii, ale już czuje jedzenie albo widzi jedzenie i wie, że musi je zjeść, albo reaguje na przykład bardzo silnym płaczem w obawie czy w lęku, że będzie go bolało, kiedy będzie spożywać posiłek. Jeśli zauważamy taką awersję względem jedzenia, bardzo ważne, żeby zgłosić to też psychologowi czy lekarzowi, ponieważ wtedy ten problem wymaga takiej szczególnej troski, szczególnej interwencji.
Ważną przyczyną trudności związanych z jedzeniem jest też na przykład przyrost wagi i takie skojarzenie dziecka, że w związku z jedzeniem ono tak wygląda, tak? Wiemy, że ten przyrost wagi spowodowany jest też działaniem sterydów i tym, że one jakby sztucznie podkręcają apetyt dziecka. Natomiast jeśli dziecko zauważa ten przyrost wagi, i to niekoniecznie nastolatek, tak? Bo obserwujemy to czasami też u młodszych dzieci, u, nie wiem, 8-9-letnich, kiedy ten przyrost wagi jest bardzo duży, dziecko zaczyna doświadczać trudności w poruszaniu się, źle się czuje w swoim ciele, może się pojawić w nim taka myśl, że to jest przez jedzenie i w związku z tym będzie jakby odmawiał tego jedzenia, nie będzie chciał jeść albo będzie udawał, że je po to, żeby stracić szybko na wadze. To jest też taki ważny moment, w którym my też możemy ukierunkować to myślenie i potrzeby dziecka, czyli zauważyć, no nie, trudność czy potrzebę, mówiąc o tym, że no wiemy, że to jest dla niego ważne, ale możemy to zrobić w mądry sposób, czyli nie wiem, dostarczyć ważnych dla organizmu potrzebnych rzeczy, bo to dziecko potrzebuje pożywienia, ale zastanowić się być może we współpracy z dietetykiem, jak to zrobić, żeby jednak ta potrzeba dziecka była zaspokojona. Czasami obserwujemy też takie zjawisko, gdzie odmowa jedzenia wynika w zasadzie z takiej potrzeby kontroli u dziecka, czyli dziecko nie ma wpływu na to, co się z nim dzieje często w leczeniu, czyli jest poddawane różnym zabiegom, no, przyjmuje te leki, nawet jeśli są nieprzyjemne, ale zauważa, że ma wpływ na to, czy powie, że się zgodzi, żeby coś zjeść, albo powie, że się nie zgodzi, albo ma wpływ na to, jak często będzie zmieniał zdanie, tak? I mówił, teraz mam ochotę, nie wiem, na kotleta, a jak mama zrobi kotleta, to powie, wiesz, to jednak nie mam na to ochoty, chcę zjeść coś innego. Czyli widzimy czasami, że to jest trochę takie narzędzie wpływu, które z jakiegoś powodu jest dla dziecka ważne. Czasami dlatego, że dziecko ma tą zagrożoną potrzebę autonomii i potrzebuje czuć, że ma na coś wpływ, kontrolę, a czasami dlatego, że gdzieś tam no, te granice w wychowaniu zostały zatarte i dziecko traktuje to trochę jako takie narzędzie wpływu na rodzica. Przyczyną takich trudności związanych z jedzeniem może być też na przykład wybiórczość pokarmowa, która była już wcześniej, czyli pewne nawyki względem jedzenia, które manifestują się tym, że na przykład dziecko przed leczeniem jadło tylko wybrane grupy pokarmów, a kiedy zachęcamy je do jedzenia innych, to reaguje płaczem, złością, tak? Czyli zaznacza swoją granicę. Ta wybiórczość pokarmowa, no, jeśli była przed leczeniem, to bardzo trudno ją będzie zmienić w trakcie, chociaż absolutnie zachęcam, żebyście podejmowali próby i w konsultacji z dietetykiem i psychologiem. Natomiast na pewno to nie będzie takie proste, czyli będzie to wymagało większej pracy albo dłuższego czasu. Często w wywiadzie, w ogóle kiedy rozmawiamy z rodzicami, rodzice mówią, że dziecko na przykład było w ogóle niejadkiem, a sytuacja choroby jakby trochę narzuca pewien sposób jedzenia, czyli dziecko może jeść wybrane produkty albo na przykład unikać tych, które akurat były tylko tymi, które jadło. W związku z tym, no, biorąc pod uwagę, jak ważne jest żywienie w leczeniu onkologicznym i też to, żeby dziecko nie traciło na wadze, może to być taki problem czy taka trudność, która będzie wymagała dodatkowego wsparcia. Przyczyną jakiegoś niejedzenia czy w ogóle zmian w obszarze jedzenia może być też współwystępująca choroba, która czasami się pojawia przy okazji diagnozy onkologicznej. Na przykład w przebiegu depresji czasami widzimy zmniejszenie łaknienia, czyli dziecko nie ma apetytu, odmawia jedzenia, ale też w przypadku dzieci czasami manifestuje się to zwiększeniem apetytu, czyli tak zwanym zajadaniem, można powiedzieć. Czasami jest to też widoczne w przebiegu anoreksji, czyli jadłowstrętu psychicznego. Ja się kilkukrotnie spotkałam z tym, że ta choroba aktywizowała się przy okazji diagnozy, ponieważ czasami ona się uruchamia wtedy, kiedy dziecko, nastolatka doświadcza bardzo silnego stresu. Bardzo ważne jest w związku z tym, żebyście byli uważni na tą sferę żywienia i wszelkie takie niepokojące Was sygnały, czyli zmiany przede wszystkim, które obserwujecie, żebyście to po prostu zgłaszali lekarzowi albo konsultowali z psychologiem. Zapraszam Was teraz do wywiadu z Kasią, która z jednej strony podzieli się swoimi spostrzeżeniami, z drugiej udzieli kilku bardzo cennych wskazówek, w jaki sposób radzić sobie z różnymi trudnościami związanymi z żywieniem. Kasiu, witam Cię. Kasiu, jako nasza ekspertka żywieniowa, bo taką się osobą już stałaś i w fundacji tutaj dla rodziców na oddziale,
Chciałam Cię dopytać o to, jak Ty to widzisz, jakie najczęściej występują trudności związane z jedzeniem u dzieciaków, które się leczą onkologicznie? Mhm. Tak naprawdę tutaj problemów jest bardzo dużo, począwszy od tego, że dzieci nie chcą jeść. I to nie jest problem typowo żywieniowy, nie chcę, bo mi się nie chce i tak dalej. To jest strach, to jest czasami taka niemoc, szczególnie w przypadku starszych dzieci, nastolatków. No bo no taka osoba, mając lat naście, ona doskonale wie, w jakiej jest sytuacji. Ona doskonale wie, co to jest nowotwór, jak to może się potoczyć, jakie są skutki uboczne. I czasami takie dziecko, taki nastolatek zamyka się. Z kolei małe dzieci mają swoje bardzo czasami wybiórcze posiłki. I jeżeli teraz pani doktor przychodzi i mówi, że na początku leczenia nie można jeść pewnych produktów, nie można jeść pewnych potraw, no to te dzieci tak naprawdę nie mają co jeść. Bo się nagle okazuje, że to, co one codziennie jedzą na śniadanie, to niestety przez pewien moment jest wykluczone. Więc musimy tutaj troszeczkę albo starać się zmodyfikować to ich jedzenie, albo wprowadzić jakieś substytuty, które będą im przypominały te ich, powiedzmy, płatki na mleku, ale jednak nie będzie to mleko, będą to inne płatki. Także jakbym miała tak generalnie podsumować, to myślę, że tutaj od takiego z jednej strony zupełnego strachu całej sytuacji, tak jak te dzieci starsze, poprzez po prostu niemoc jedzenia tego, co lubię. Więc tutaj tak naprawdę ten przekrój jest bardzo, bardzo duży. Czyli mówisz zarówno o takich kwestiach związanych z wcześniejszymi nawykami żywieniowymi, tak? Czyli z tym w zasadzie, z jakimi nawykami dziecko przychodzi na oddział, tak. Ale mówisz też o takiej sferze emocjonalnej, tak. Czyli jedzenie i emocje według Ciebie jakby są w jakiś sposób związane. Nierozłączne, absolutnie. My bardzo często przecież jemy emocjonalnie. Oczywiście jedzenie takie emocjonalne to już jest jakby też problem psychologiczny, tak? I tutaj już jest duża praca nie z dietetykiem, ale bardziej z psychologiem. Natomiast rzeczywiście ta wybiórczość pokarmowa, szczególnie w przypadku małych dzieci, jest bardzo częsta. Tak? Dzieci mają jakieś swoje ulubione rzeczy, nie za bardzo lubią próbować. Czasami jest to też problem z drugiej strony, bo czasami rodzice jakby nie dają próbować, bo od razu zakładają, że dziecko tego nie lubi albo jest to niedobre. Czasami bierze się praktycznie stąd, że rodzice tego nie jadają i tego nie lubią, więc skoro ja tego nie lubię, no to moje dziecko też tego nie lubi. To jest oczywiście bardzo, bardzo częsty, nie wiem, czy mogę to nazwać problemem, ale bardzo częsta sytuacja, że się coś takiego pojawia, że nie dajemy spróbować, tak, bo od razu jest ta ściana. Nie, nie, ono tego nie zje, nie, to tego nie lubi. Natomiast rzeczywiście druga strona jest taka, że dzieci, no, zaczynając leczenie faktycznie, mają dosyć ograniczone możliwości, tak, jest dużo zakazów, dużo nakazów, co wolno, czego nie wolno. Dzieci nie zawsze potrafią się w tym odnaleźć i to, co pytasz, emocje, jedzenie, dla mnie to jest tak związane ze sobą, że jakby ja bym w ogóle tego nawet nie rozdzielała. Pracujemy tutaj dietetyk, psycholog i tu nie ma innego wyjścia, bo jest to praca z jednej strony dla psychologa, z drugiej strony dla dietetyka. A właśnie jakbyś miała trochę podzielić te zakresy wpływu, to co jest bardziej po stronie dietetyka, a co właśnie, z czym warto się skierować do psychologa, czy takiego na oddziale, czy nawet jakiegoś zewnętrznego terapeuty? Ja tutaj rodzicom bym bardzo, bardzo gorąco polecała, jeżeli widzą, że dziecko na przykład nie chce jeść, jest zamknięte, jest smutne, albo chce jeść na przykład tylko słodycze, to najpierw udaję się do psychologa, rozmawiam o tej sferze emocjonalnej, a kolejnym krokiem jest dietetyk. Albo możemy działać równoznacznie, dlatego że dietetyk zajmie się konkretnie przygotowaniem przepisów, przygotowaniem jakichś fajnych potraw, coś wymyśli od tej strony takiej stricte technicznej, natomiast emocje związane z jedzeniem, ta niemoc jedzenia, ten strach, ten smutek, no to tutaj już jest praca z psychologiem dla mnie bezwzględna i konieczna. Też wspomniałaś o takiej chyba ważnej kwestii dotyczącej też postaw rodziców względem jedzenia. Czyli gdybyśmy sobie założyły, że coś na początku tego leczenia dla wielu dzieciaków musi się zmienić w związku jakby z wymogami związanymi z leczeniem,
to co na przykład pomaga w komunikacji jakby rodziców do dzieci w temacie leczenia, a co na przykład przeszkadza, czyli co czasami mówią rodzice, co sprawia, że właśnie na przykład dziecko nie spróbuje, nie? Albo się nie otworzy na to, żeby spróbować nowych rzeczy, czy wprowadzić nowe menu. Przede wszystkim taki apel w sumie do rodziców, żeby oni się tak bardzo nie skupiali na chorobie. I ta choroba czasami jest tak gloryfikowana, to jest coś po prostu, bo teraz jesteś chory, tak? Teraz musisz to, teraz musisz tamto. Nie, po pierwsze to nic nie musisz, tylko możesz, więc sobie próbujemy. Ważne, abyśmy dali dziecku wybór, czyli co dzisiaj zjesz na śniadanie? Czy chcesz kanapkę z szynką, czy chcesz tosta z serem? I dziecko wtedy ma prosty wybór pomiędzy dwoma potrawami, bo mówienie na co masz ochotę, no to na batona, no na czekoladkę. No wiadomo, rodzic nie da takiego śniadania, tak? Więc nie może rodzic w ten sposób podchodzić. Poza tym też proszę pamiętać, że aby jakiś smak polubić i żeby dziecko go polubiło, to musi być kilkadziesiąt prób. To nie jest tak, że ja spróbuję marchewkę, mu pycha. Bo ja 50 razy spróbuję marchewkę, za 51 powiem, że no dobra, jest niezła. Także tutaj, żeby rodzice się też nie poddawali, jeżeli coś dają, bo bardzo często tak jest, ale ono próbowało i nie chce. Ile próbowało? No jeden raz. No nie. Cały czas dajemy. Ja zawsze daję taki przykład. Mamy drugie danie. Mamy jakieś mięsko, mamy jakieś, nie wiem, ziemniaczek i mamy surówkę. Dziecko nigdy nie je tej surówki, ale zawsze ją dajmy. Zawsze. Za którymś razem dziecko tą surówkę spróbuje. Kasiu, a jak ty uważasz, czy jest szansa na to, że dzieci czy młodzież będą zmieniać nawyki, jeśli rodzice będą utrzymywać swoje? Czyli jeśli na przykład będzie na półce, nawet w szpitalu, nie wiem, coś słodkiego, chipsy, bo rodzic to lubi. Czy jest szansa, że dziecko wtedy się zmieni, czy zmieni swoje nawyki? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Absolutnie, absolutnie. Jeżeli rodzic nie zmieni swojego stylu życia, jeżeli rodzic nie zmieni swoich nawyków, w życiu dziecko samo nie zmieni swoich nawyków. To jest tak, jakbyśmy dziecku kazali jeść brokuła na obiad, a my będziemy jeść schabowego. Albo my będziemy jeść pizzę, a dziecku każemy jeść gotowaną marchewkę. Nie, nie ma w ogóle takiej możliwości. Rodzic jest takim autorytetem dla dziecka. On pokazuje, że to jest smaczne, że to jest normalne jedzenie. Ja też zawsze powtarzam, nie mówmy o warzywach jako o czymś, coś dziwnego, coś po prostu, jakieś dziwne pożywienie. Nie, to jest normalne jedzenie, tak? Jeżeli my od małego będziemy dziecko uczyć, że to jest normalne jedzenie, dziecko będzie jadło warzywa, będzie piło wodę, tak? Będzie jadło ograniczone ilości słodyczy, ale to musi wyjść od rodzica. Nie ma takiej możliwości, żeby dziecko samo z siebie, mając lat 4, 5, 7, nagle postanowiło, ja zmieniam nawyki żywieniowe. Nie, to jest absolutnie w ogóle, nie, to jest niemożliwe, nie ma takiej sytuacji. Przynajmniej ja się w mojej karierze dietetycznej nigdy nie spotkałam z taką sytuacją. Czyli praca tak naprawdę z dzieckiem w obszarze dietetycznym to jest praca na, jakby w obszarze całej rodziny, tak? Czyli przyglądanie się jakby nawykom żywieniowym całej rodziny. A jak z twojej perspektywy właśnie zmieniała się świadomość rodziców dotycząca żywienia przez te parę lat twojej aktywności, bo już parę lat jakby działasz w tym obszarze żywienia. Jak się zmienia świadomość rodziców? Co widzisz? No muszę powiedzieć, że rzeczywiście, ja jestem z fundacją związana niemal 10 lat. Od wielu, wielu w roli dietetyka. Praca bardzo długa i bardzo żmudna, bo tutaj rzeczywiście moje powtarzanie wielokrotne, prowadzenie warsztatów, prowadzenie jakichś pogadanek, dyskusji. Rzeczywiście po latach zauważam, że faktycznie rodzice zaczynają zwracać uwagę na to, co podają dzieciom. Zaczynają dopytywać lekarzy, czy to mogę, czy tego nie mogę. Zaczynają przywiązywać większą wagę do jakości produktów, tak? Która też jest bardzo ważna, bo lepiej rzeczywiście zjeść czegoś mniej wartościowego, niż jakiegoś produktu bezwartościowego dużo. Na przykład parówka, to jest bardzo dobry przykład. Lepiej rzeczywiście kupić dziecku parówkę, która zawiera 98% mięsa. Oczywiście ona jest dużo droższa, ale jak to dziecko zje taką parówkę, to my mamy przynajmniej to poczucie, że jakieś tam mięso było, niż kupić parówki, bo są też takie, które kosztują 4,99 tak, za kilogram. No to ja nie wiem, co w tej parówce musi być.
No to nie, to po prostu nie. Więc oczywiście to jest proces bardzo, bardzo długi. No niestety sytuacja pandemiczna też swoje zrobiła, tak, kiedy wiele osób zajadało gdzieś tam te smutki, zamknięcie. Ale rzeczywiście można to zrobić, tylko małymi kroczkami, potrzeba dużo czasu, ale można. A powiedz, Kasiu, czemu warto? Bo wiemy, że można, a czemu warto? Czyli czy żywienie jakby jest częścią leczenia, czy częścią rekonwalescencji? Jak to wygląda z Twojej perspektywy, no, eksperta w dziedzinie żywienia? Czyli po co zwracać uwagę? Czemu warto włożyć ten wysiłek? Proszę Państwa, tutaj apeluję. Warto, bo tu chodzi o zdrowie Waszych dzieci. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że taki mały organizm jest bardzo mocno obciążony chorobą. Potrzebuje bardzo dużo energii, bardzo dużo składników mineralnych, witamin, żeby walczyć z chorobą. Jeżeli my tego nie dostarczymy, nasz organizm będzie to pobierał z naszych mięśni, z dziecka, mięśni, kości. Za chwilę zaczną się problemy z osteoporozą, zaczną się problemy niedoborowe. Bo pamiętajcie Państwo, my jesteśmy tym, co jemy. Jeżeli jemy dobre produkty, budujemy nasz organizm. Jeżeli jemy złe produkty, to niestety sobie nic kompletnie poza kaloriami nie dostarczamy. A kalorie to nie wszystko. To jest oczywiście jeden mały elemencik. Natomiast jeżeli chcecie Państwo, żeby leczenie przebiegało, powiedzmy, zgodnie z przewidywaniami lekarza, jeżeli chcecie, żeby Wasze dziecko jak najmniej albo jak najszybciej wychodziło ze spadków, miało jak najmniej skutków ubocznych leczenia, zwracajcie uwagę na to, co jecie. I o to będę apelować zawsze, że to jest bardzo, bardzo ważne. Powiedzmy też może o tym, że do Ciebie się warto też kierować, jeśli ktoś ma możliwość, czyli jest jakoś związany z nami, czy leczy się na tych oddziałach na terenie Śląska. Natomiast w ogóle temat dla dietetyka jest też tematem nie tylko w leczeniu, ale nawet jeśli w leczeniu gdzieś ten rodzic nie miał możliwości dostępu, czy nie udało się, to temat rekonwalescencji po leczeniu jest też takim tematem dla dietetyka. Tak, zdecydowanie. Bardzo, bardzo ważny temat. My teraz chcemy, aby takie dziecko po leczeniu jak najszybciej wróciło do formy. Czyli my musimy ten organizm odżywić, bo rzeczywiście dzieci po chorobie, one mają wiele skutków ubocznych, czy to jakieś problemy kardiologiczne, tak? Problemy endokrynologiczne. Zresztą każde dziecko ma jakieś inne problemy i teraz bardzo ważne jest, aby dostosować żywienie do danego problemu, czyli no już tutaj w zależności od tego, z czym dziecko się zmaga, ale nawet taka prosta sprawa, no prosta, nie prosta, odporność. Bo bardzo wielu rodziców się tego boi. Co teraz? Wychodzę ze szpitala. I co teraz? I co będzie dalej? No właśnie teraz trzeba wzmocnić odporność, bo to dziecko ma normalnie żyć, tak? Ma pójść za chwilę do przedszkola, do szkoły, więc przede wszystkim skupiamy się na wzmocnieniu odporności, a żadna tabletka, powtarzam, żadna tabletka nie zastąpi nam witamin i składników mineralnych, które znajdują się w jedzeniu. Leczenie onkologiczne wymusza w ogóle wiele zmian w obszarze żywienia. Czasami te zmiany wynikają po prostu z diagnozy czy zastosowanych leków, a czasami z jakiejś sytuacji też takiej chorobowej, czyli dziecko ma na przykład cukrzycę związaną z leczeniem sterydowym albo jakoś wyniki wątroby nie są za dobre i lekarz sugeruje zmianę diety. W związku z tym ta zmiana w obszarze żywienia może pojawić się na początku, ale też może być w każdym innym momencie leczenia. Co robić, tak, jeśli w takich sytuacjach, jeśli faktycznie musimy zmienić pewne nawyki, dobrze jest przyjąć trochę takie trzy kroki, czyli z jednej strony, żeby cokolwiek zmienić, to musimy wiedzieć w ogóle, na czym stoimy, czyli bardzo ważny jest ten etap obserwacji, z czym mamy do czynienia, rozpoznanie przyczyn trudności czy przyczyn jakichś komplikacji związanych z jedzeniem, czyli warto sobie nazwać jakby, co jest w ogóle aktualnie. W drugim kroku oczywiście ważne jest to, żebyście dosyć dobrze wiedzieli, co jest pożądane, czyli co chcecie wprowadzić, w jaki sposób to żywienie ma się zmienić. Natomiast w trzecim kroku, i to jest bardzo ważny etap, warto zwrócić uwagę na to, jak zbudować zaangażowanie dziecka do tego, żeby w ogóle w tą zmianę weszło, czy żeby utrzymało motywację do jedzenia czy do tych nowych nawyków, które chcemy wprowadzić.
To, co jest ważne w budowaniu zdrowych nawyków, to jest to, co też powiedziała Kasia, czyli odwołanie się trochę do takiej zasady małych kroków. Nawet jeśli dziecko jakby nie zna jakichś produktów albo reaguje awersyjnie, to małe kroki polegają na tym, że zanim w ogóle będziemy go przymuszać czy bardzo intensywnie zachęcać do tego, żeby coś zjadło, musimy go z tym oswoić, czyli możecie położyć na talerzu produkty, które są pożądane w diecie czy w tych nowych zdrowych nawykach, ale dziecko ich nie próbuje. Za którymś razem spróbuje, tak? A jeśli nie spróbuje nawet od razu, to powącha albo oswoi się wizualnie, czyli zobaczy ten produkt na talerzu. Pamiętajcie o tym, że my rejestrujemy jedzenie wszystkimi zmysłami, czyli jeśli dziecko będzie widziało określony produkt na talerzu, to już będzie budowało sobie jakieś doświadczenie, tak? Czyli już będzie zauważało ten produkt w diecie, być może go powącha, tak? A być może na razie popatrzy, za którymś razem być może spróbuje. Bardzo ważnym czynnikiem w budowaniu zdrowych nawyków jest w ogóle atmosfera wokół jedzenia. Czyli jeśli jest w Was dużo napięcia, dużo złości, dużo niepokoju, to będzie to miało wpływ na to, czy dziecko będzie budować te zdrowe nawyki, czy nie, ponieważ będzie czuło, czy to jest tak, że to jest wokół zabawy, jakiegoś takiego radosnego podejścia, tak, czy ciekawości, czy to jest jakby takie opresyjne, czyli dziecko się będzie czuło przymuszone, albo będziecie w nim wzbudzać poczucie winy, na przykład takimi komunikatami, no nie wiem, tak bardzo się staram, tak, i robię ci tyle rzeczy, a ty niczego nie próbujesz, tak, albo wszyscy tutaj starają się, żebyś wyleczył, a ty nie dajesz nic z siebie. To są takie komunikaty, które nie będą zachęcać dziecka do zmiany, raczej będą wzbudzać znowu negatywne takie myśli dotyczące jedzenia, że to jedzenie znowu jest jakimś problemem i wzbudzać takie stany emocjonalne właśnie jak niechęć, jak poczucie winy, być może jak złość, a to na pewno nie będzie służyło budowaniu zaangażowania u dziecka. Bardzo ważnym aspektem w tej zmianie nawyków jest ten trzeci punkt, czyli budowanie zaangażowania. Jeśli już wiemy, co jest i co chcemy zmienić, tak, i możemy to jakoś doprecyzować w konsultacji z dietetykiem, no to pozostaje bardzo kluczowa kwestia, jak zachęcić dziecko, czyli jak w nim zbudować motywację do tego, żeby w ogóle zmieniło nawyki, czyli zaczęło jeść to, na czym nam zależy. Żeby ocenić, jakby co dziecku jest potrzebne, żeby zwiększyło zaangażowanie, warto się znowu zastanowić, co je obniża. Czyli czasami jest tak, że możemy słyszeć różne przekonania dziecka na temat jedzenia. Nawet to, że na przykład jedzenie jest fuj, czy obrzydliwe, czy że szkodzi, albo wstrętne. Mówiłam w pierwszej serii onkoporadnika, w tym odcinku dotyczącym emocji, że jakby jak ważne są myśli względem tego, co czujemy w różnych sytuacjach. Czyli w zasadzie, jeśli dziecko ma takie myślenie, że jedzenie jest wstrętne, obrzydliwe, że jakoś szkodzi, tak, czy powoduje ból, to na poziomie emocji będzie wzbudzało na przykład wstręt, zniechęcenie albo lęk, tak, jakby przed kontaktem w ogóle z tym jedzeniem. I trochę jest tak, że z taką czujnością detektywów musimy się wsłuchać w to, co dziecko mówi na temat jedzenia. Możemy to robić na zasadzie też jakby konkretnej pracy, czyli możemy na zasadzie eksperymentów pokazywać dziecku różne produkty, zachęcać, żeby spróbowało, i od razu będziemy widzieli, czy jakby co dziecko myśli na ten temat. Jeśli już odkryjemy, jakie przekonania, jakie myśli dziecka obniżają zaangażowanie, czyli co dziecku obniża motywację do jakiegoś innego jedzenia, możemy się zastanowić, co będzie jakby zastępstwem dla tego myślenia, czyli jakie przekonania na temat jedzenia chcemy w dziecku budować. Bardzo często ja tutaj się wspieram taką metaforą paliwka, czyli rozmawiam z dzieckiem na temat tego, co, nie wiem, samochód potrzebuje do tego, żeby jeździć. Każde dziecko naprawdę w 100% trafnie odpowiada, że prawdopodobnie jakiegoś paliwa, gazu, czy to, co zna ze swojego doświadczenia. I przenoszę to na sferę jedzenia, czyli mówiąc o tym, że jakby my jako ludzie też potrzebujemy paliwka, żeby żyć, a jeśli jesteśmy chorzy, to już w ogóle potrzebujemy super dobrego, jakościowego paliwa, po to, żeby nasza armia tego układu odpornościowego była silna i miała siły do tego, żeby sobie radzić z chorobą i żeby zdrowieć.
To jest jakby przykład jednej takiej metafory, którą można wykorzystać. Innym pomysłem na budowanie takich pozytywnych przekonań względem jedzenia jest zastosowanie metafory lekarstwa, czyli powiedzenie dziecku, że jedzenie jest jak lekarstwo, my je tak traktujemy, czyli ono ma służyć zdrowieniu, ma służyć walce z chorobą, ale też czasami, tak jak lekarstwo, nie zawsze musi smakować, ponieważ to skojarzenie, że jedzenie musi smakować, czy zawsze muszę mieć ochotę na jedzenie, to jest trochę nasze przekonanie i nasza wizja tego, jak chcielibyśmy traktować jedzenie w swoim życiu. Natomiast tak zupełnie biologicznie rzecz biorąc, to jedzenie jest nam potrzebne do życia, czyli jest elementem naszego przetrwania i nie zawsze musi smakować. Czasami jemy po to, żeby przeżyć. Więc zestawienie tego jedzenia i lekarstwa czasami pomaga, żeby budować właśnie inne spojrzenie na żywienie, na jedzenie, wtedy, kiedy dziecko ma negatywne przekonania. Warto pamiętać o tym, że stosunek dziecka do jedzenia to są pewne nawyki. Czyli jeśli mówimy o nawykach, to mówimy o procesie uczenia się. I jeśli chcemy budować inne nawyki niż te, które dziecko ma, albo budować w nim inne podejście do żywienia, warto uzbroić się w cierpliwość i pamiętać o tym, że to jest pewien proces. Im bardziej świadomie go zaplanujemy, na przykład przy wsparciu dietetyka czy psychologa, tym większa jest szansa, że on się powiedzie. Natomiast on wymaga swojego czasu i wymaga interwencji zarówno na poziomie myślenia, jak i zachowania, czyli doświadczania, tak, na zasadzie tej potrawy na talerzu, po to, żeby wzbudzić inne przeżycia, tak, czyli inne emocje względem jedzenia. Zapraszam Was do kolejnego odcinka tej serii. Poruszymy w nim temat wznowy, czyli co się dzieje wtedy, kiedy choroba wraca po raz drugi. Będę też mieć w tym odcinku bardzo ważnych gości, czyli Kasię i Elę, które są mamami dzieci, które przeszły przez chorobę onkologiczną dwukrotnie. I one powiedzą o tym, jak to wyglądało z ich perspektywy, z perspektywy ich rodzin, przeżywanie tego po raz drugi. Zapraszam.